Świętym jest kilka osób, które zostaje oznaczone tytułem przyjaciela Pana Boga. Piękny tytuł. Myślę, że każdy z nas chciałby być przyjacielem Boga, tak spostrzeganym również przez samego Stwórcę. No właśnie, kim jest przyjaciel Boga? To jest ten, kto zaczyna porozumiewać się w języku samego Boga, w języku swojego przyjaciela. Tak się z nim komunikuje. Tym językiem jest miłość, jest kochanie. Czasami my możemy być odbierani jako ludzie bardzo nieszczęśliwi, jako niekorzystający z tego świata, z uciech tego świata, z radości. Ale czy to oznacza, że my tak naprawdę jesteśmy nieszczęśliwi? Człowiek szczęśliwy, czyli ten, który jest przyjacielem Pana Boga, jest wtedy, kiedy rozdaje swoje serce, kiedy posługuje się językiem swojego przyjaciela, językiem miłości.